Tak. Wie pan, dla mnie jest to bardzo uciążliwe, dlatego że ja specjalnie przyjeżdżam 20 km do dziecka w tej chwili, żeby przeprowadzić dziecko przez pas do szkoły. Bo do tej pory chodził przez kładkę i był bezpieczny. Nie trzeba było myśleć o tym. Poza tym, tak jak mówię, jeden samochód jedzie pasem lewym, przepuszcza. Dziecka nie widać za samochodu, bo jest małe. Prawy pasem jedzie samochód, nie widzi go i tnie bez żadnych ograniczeń. Także no nie to jest... ma takiej możliwości, żeby dziecko można było wysłać w takiej sytuacji? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wcześniej przechodziło przez tą kładkę przechodziło. Poza tym albo musi być ktoś taki z tym takim lizakiem, jak to stoją, nieraz się widzi, i te dzieci puszczać. Obojętnie, czy to będzie szło jedno dziecko, czy dwoje, bo to jest tragedia w tej chwili. Ktoś tu nie pomyślał o tak, tym, że taka to jest sytuacja. Naprawdę. Dorosły człowiek ma problemy, żeby przejść. Co dopiero mówi takie małe dziecko. Także naprawdę, ktoś to musi nad tym dobrze pomyśleć. Mam nadzieję, że... Na dzień dzisiejszy nie. Dyrekcja szkoły zrobiła wszystko, co tylko mogła. Od poniedziałku wiszę na telefonach, kontaktuję się na bieżąco z MZDiK, z MOPS-em. Nie jestem w stanie nic zrobić. Mam dwóch Mikołajów w ulicy, którzy stoją na dwóch przejściach na Jana Pawła II. Jeden jest w godzinach rannych od 7 do 9.30 i tutaj przy przedszkolu. I przychodzi drugi raz o godzinie 10 do 12.30. Natomiast miejsce newralgiczne, tu na Jana Pawła, gdzie trwa budowa kładki, jest niezabezpieczone. Szkoła boi się o bezpieczeństwo dzieci. Na dzień dzisiejszy nie uzyskałam żadnych informacji na temat, jak to można rozwiązać. Kontaktowałam się ze Strażą Miejską, na bieżąco z MOPS-em, z Wydziałem Edukacji. Zdaje się, że tam jest taki problem, że te Mikołaje muszą przejść jakieś szkolenie na policji. Tak, muszą przejść szkolenie. Z tego co wiem, to dwie osoby są wyznaczone, natomiast instytucja, która zajmuje się szkoleniem, nie może odbyć go dla dwóch osób, bo to jest nieopłacalne. Dobrze. Zastanawiam się na tym tylko, czy musimy czekać na to, żeby coś się stało. Bo trzeba zapobiegać tego typu sytuacjom. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Bardzo dobrze. Ja jeszcze mogę... W środę. Żeby broń Boże, żeby... tak jak dzieci przyzwyczaili się, że dzieci chodzą przez właśnie. Szkoła może to jeszcze zrobić. My po prostu wczoraj nie było kontaktu z rodzicami, natomiast będzie kontakt w środę, ponieważ my mamy zebrania z klasami młodszymi, a we wtorek z klasami starszymi. I możemy po prostu rodziców poprosić o nadzór. Ci, którzy nie pracują, żeby po prostu brali grupę dzieci i bezpiecznie przeprowadzali przez ulicę. Właśnie tak to się dzieje, bo spotkaliśmy taką no tak, ekipę, to się dzieje, bo z taką prośbą szkoła zwróciła się do rodziców wczoraj. Bo w ten sposób musimy sobie, proszę Państwa, radzić. Nie mamy innej możliwości. Czy jakiś tam remont, czy się tym bardziej, że jest bardzo dużo wypadków na tych przejściach. No i musimy coś zrobić.